Hej kochani, witajcie bardzo serdecznie w Lover Pretend. Dawno mi tutaj nie było, ponieważ miałam ogromne problemy z głosem. Mam nadzieję, że dzisiaj jakoś dam radę. Także jesteśmy sobie w domku. Co ciekawego. Wiedziałam, że nikt tutaj na mnie nie będzie czekał, ale powiedziałam to i tak czy siak, czyli tak ja ich nie, to daj, ma niech im będzie. Opadłam sobie na poduszki. Minęły 4 lata, odkąd mojej babci już ze mną nie ma. Przyzwyczaiłam się w sumie do wracania do domu, w którym nikogo nie było, ale okłamałabym wszystkich, a jeżeli nie powiedziałabym, że trochę czuję się samotna. Babciu, mamo, dałam sobie dzisiaj wszystko. Patrząc na ich zdjęcia, ciutko się pomodliłam. 9 lat już minęło, odkąd mojej mamy nie ma. Ja powoli zaczynałam zapominać, jak ona wyglądała. Ale kiedy tylko składałam ręce do modlitwy, w moim umyśle pojawiały się wspomnienia. Biedna dziewczyna. Ojej, o jakie jesteśmy słodkie. Hej mamo, dlaczego ja nie mam taty? Cóż, twój tata ma bardzo ważną pracę do zrobienia. A więc może nigdy już go nie zobaczę. Ale wiesz, twoja mama i twój tata naprawdę się kochali i to było niesamowite, że się spotkali. I to, że mamy ciebie. Co? Nie możesz się z nim zobaczyć? Ale cieszyłaś się, jak go spotkałaś? Dokładnie. Trochę ciężko to wytłumaczyć, ale... Kiedy sama się kiedy zakochasz, jestem pewna, że zrozumiesz. Dlatego też musisz dać siebie wszystko. Tylko ty masz w sobie tyle siły, żeby sama wybrać ścieżkę, którą będziesz podążać. O, jak kochana mama. Jak chcesz tam zostać pisarką, no to musisz się starać. Dobrze, my już to wiemy. Ostatnio pan byłeś. Masz rację, mamo. Tylko ja mogę wybrać to moją przyszłość. Delikatnie dotknęłam zdjęcie mojej mamy, kiedy jej słowa wciąż rozbrzmiewały w moim sercu. Nigdy nie spotkamy mojego ojca. Nie znam jego imienia, nie znam jego twarzy. Ma swoje własne życie, a może nawet własną rodzinę. Ale nawet jeśli... Ja bym chciała znać tę prawdę. Kochana, nie rób tego, to będzie zarówno dla ciebie złe, jak i dla niego złe. No dobrze. Wzięłam sobie do dłoni pilota. I tak jak już to robiłam wiele razy wcześniej, ponownie obejrzałam historię, którą moja mama stworzyła, starając się wypatrzeć, gdzież by mógł być tam mój ojciec. Biedna. Drama, którą moja mama stworzyła, napisała skrypt, przepraszam, no to właśnie nazywało się Udawać miłość. Kiedy patrzyłam, jak tam ci wszyscy są wymieniani pod koniec filmu, cichutko powiedziałam jedną rzecz. Mój ojciec musi być jednym z tych ludzi. Okej, mamy epizod numer 1. Bardzo króciutkie. Króciutki był ten wstęp do gry, co mnie bardzo cieszy, bo ja nie lubię tych przydługich takich. Znaczy, że zobaczymy, czy te epizody to nie jest wciąż te Common Road tak zwane. Może trochę przyszłam za wcześnie. Sprawdziłam, która godzina. No i mieliśmy się tutaj spotkać dopiero za 15 minut. Już ten poranny zgiełk się tutaj rozszedł. Ale wciąż trochę jeszcze ludzi tutaj czekało. Ja niestety nie widziałam osoby, na którą ja czekałam. Dając sobie sprawę, że może być to dobry pomysł, żeby się troszeczkę bardziej przygotować, no to właśnie tego pana Yuzu Makino sobie wyszukałam na telefonie. Już tyle razy to robiłam. Nawet robiłam to ostatniej nocy, ale może jednak zrobię to jeszcze raz, jak go poznam. Naprawdę stresuję się tym, że mam pójść na plan filmowy po raz pierwszy no i będę jeszcze tego pana Makino spotykać. Tasio, 早く来た
Myślałam, że to ja pojawiłem się tutaj wcześniej, ale nie spodziewałam się, że ty tak szybko tutaj się pojawisz. Wybacz, że musiałaś na mnie czekać, panienko Ueda. Nie, ja dopiero co przyszłam. No i proszę bardzo, nasze takie klisze poznawanie się i przepraszanie, jak to w każdym filmie. No dobra, to chyba będziemy szli. Czy jesteś gotowa? Tak, bardzo dziękuję. Dzisiaj jest ten dzień. Sama wybrałam, żeby to zrobić, ale w sumie się stresuję. A tak. Wspominałam sobie, że ona powiedziała, proszę być, że chcę być twoją asystentką. Jeden tydzień minął, odkąd zaakceptowałam ofertę Asakiego. No i w sumie wdrażanie tego wszystkiego poszło bez problemów. Dzisiaj mój mentor zabrał mnie ze sobą do studia filmowego, które oczywiście zajmowało się produkcją, żebym mogła z wszystkich spotkać. Dzisiaj spotkamy się z produkcją, prawda? Czy naprawdę osoba tak niedoświadczona, jak ja powinna tam być? Oczywiście, że tak. Zaczynając od dzisiaj, jesteś częścią właśnie tutaj ludzi pracujących nad filmem. Kurczę, jestem częścią ludzi pracujących nad filmem. Wciąż w to nie wierzę. Postaram się, żeby tutaj niczego nie nawywijać. Nie musisz mieć kija w dupie. My tylko będziemy sobie rozmawiać już tak twarz w twarz. Poza Makino, tylko jeszcze jedna osoba tam się pojawi. Chociaż on może być takim dosyć małym problemem. Dlaczego? Zrozumiesz, jak go spotkasz. Ej, co to taka nieprzyjemna pauza? Mój mentor uśmiechnął się, napawając mnie jakąś tam nadzieją. No i ja również postarałam się jakoś tutaj zebrać w sobie. Dobra, przede wszystkim muszę się tutaj naprawdę przyłożyć do wszystkiego. No a potem mogę zacząć szukać mojego ojca. Skoro ja będę teraz... miała do czynienia z ludźmi pracującymi nad filmem, no zdecydowanie uda mi się tutaj z reżyserem porozmawiać. Jeżeli nawet się okaże, że on nie jest moim ojcem, prawdopodobnie będzie wiedział coś, co mi pomoże w poszukiwaniach. Wiesz, takie podstawy, ale może jeszcze raz porozmawiamy o tym, co się stanie, jak już tam się pojawimy. Może to wtedy sprawi, że nie będziesz taka zestresowana. O, chyba sobie zdał z tego sprawę. Jasne, dziękuję. Na razie zbieramy wszystkich, którzy zajmą się samą organizacją filmu. No i tak samo tutaj, jeżeli chodzi o aktorów. Raczej myślę, że wiesz, o co chodzi. Będziemy nazywani teamem Makino. No i zaczynając już dzisiaj. Oczywiście będziemy najbardziej zajęci, jeżeli chodzi o audycję na głównego bohatera. Nie będziemy oczywiście od razu się na kogoś decydować. Będziemy potrzebowali kilka audycji, żeby oczywiście zawęzić kandydatów. No i pewnie ci kandydaci to będą nasi chłopcy. Jak już o tym mówimy, czy żeśmy się zdecydowali, jak w sumie ma wyglądać ten główny aktor? W sumie to tak. Co masz na myśli? Sama struktura naszej opowieści, jak i charaktery, które w niej są, już są napisane, ale niektóre detale można oczywiście poprzesuwać w zależności od tego, jak pójdą te audycje. Oczywiście mamy sidekicka. Jeżeli pośród głównych tutaj aktorów, którzy się zgłosili, znajdziemy takiego właśnie supportującego sidekicka, no to czemu nie? Może nawet zrobimy jakby takich podwójnych głównych bohaterów. Nie mogę ci powiedzieć, jak to wszystko wyjdzie, dopóki wiadomo, nie przesłuchamy tych wszystkich ludzi. Wygląda na to, że tutaj jesteśmy dosyć elastyczni. Ale to nie znaczy, że musimy się właśnie wszystkim zająć. Zdałeś sobie z tego sprawę. Ja nie mogę za bardzo użyć ze skryptem, no bo przecież my tam ten skrypt piszemy, jeżeli no nie będę wiedział, dla kogo to robię. Ale z drugiej strony też nie będziemy jakoś tak szczególnie zmieniać naszej historii. No i
te główne przesłanie, które miało być, tam zostanie. Wszystko to kantok to audycjon nie atzmatta kołchosza taci sidaj to iu. Ale to, co jakby stanie się z tym wszystkim na sam koniec, to oczywiście zależy od reżysera i naszych kandydatów. Czy pan Makino zawsze tak pracuje? Sakuhin nioru kana. Zależy od projektu. Kantok nioru kana. Niektórzy reżyserowie wolą właśnie w taki sposób. Konomanai hito mo iru shi. Makino kantok sakuhin demo. Makino już robił takie rzeczy wcześniej, ale to może być dopiero jego pierwszy raz, żeby rzeczywiście te audycje były aż tak spersonalizowane, jakie trudne polskie słowo. Postaram się, żeby wszystko było dla ciebie łatwiejsze w takim razie. Dzięki, miłej współpracy. A oczywiście. No proszę bardzo. Co? Nie mogę się doczekać, jak poznam naszych panów. Profesor Arasaki i ja oczywiście tam dalej gawędziliśmy, kiedy szliśmy, no i pojawiliśmy się na miejscu. To studio było ogromne. Aha, jednak niewiele osób koło niego przychodziło, albo po prostu nie było miejsca, czyli było wąskie przejście. Przepraszam, to ja Asagi. Jestem tą osobą piszącą. Oczywiście, proszę wejść do środka. Muszę wywrzeć dobre pierwsze wrażenie i muszę się dobrze przedstawić. Wyprostowałam się, kiedy weszłam do pokoju. Dzień dobry, ja... Eiichiro! Ach, tutaj jesteś, Eiichiro! Nareszcie! Hanai-san! Panie Hanai, dawno się nie widzieliśmy. Możeś urósł? Znowu wybiłeś, co? Ojejku. Atama o gusia gusia suru no yamete kudasai. Proszę przestań dotykać moje włosy. A no proszę cię, nie zachowuj się, jakbyśmy się nie znali. Przecież zawsze robiłeś, jak cię tam po główce posmyram. No może dawniej to tak. Wcześniej byłeś taki malutki, że mogłeś mi się zmieścić w dłoni. Siriatta no wa watashi ga chugaku ni agaru jibun datta node. Sonna ni chiisaku wa nakatta to omoimasu. Przecież spotkaliśmy się, jak byliśmy w szkole średniej, a więc nie myślę, żebym był aż tak niski. Bareta ka. Zapamiętałeś. O? Tsuka da. A więc to ta panienka, którą ze sobą zabrałeś, co? Mai ni itte da. Jestem studentką, o której mówiłeś, tak? Czyżbym mówił o... A, tak, to byłabym ja. Bardzo miło mi pana poznać. O! Ore no koto shitte no ka? A, przepraszam. Wakaiko ni nagashirareteru tte no mo... Czy ty nie jest przypadkiem Takaya Hanai, ten słynny aktor? A, więc o mnie słyszałaś. Muszę powiedzieć, że... to miłe, że panienki wciąż jakby znają moje imię. No raczej facet, jakbyś był jak George Clooney. Na 40 lat, on jeszcze nie taki stary. Oczywiście, że wiedziałam, kim on jest. Przecież wszystkie generacje wiedziały, w jakich wspaniałych planach grał. Rzadko go już jednak brali jako tego głównego aktora, ale był przecież weteranem aktorów tych wspierających, który grał naprawdę każdą rolę. Od sidekicka po kryminała. Ostatnio w bardzo wielu produkcjach Makino się znajdował. Nazywam się Chiyuki Ueda i będę tutaj studentką profesora Asakiego. A nie musisz być taka sztywna. Że tak powiem, młodziutka damo, tutaj możemy do siebie mówić na ty. Młodziutka damo, naprawdę. Nazywaj mnie panem Hanai. Najsłodziej jak tylko dasz radę. Asagi-sensei to osoroi de. Albo może po prostu tak jak twój tutaj promotor, tak? Możesz mnie nazywać dużym bratem. Dużym bratem. Sonna fuu ni yonda oboe wa arimasen. Nie przypominam sobie, żebym tak ciebie nazywał. Przestań się z niej tutaj nabijać. Friendly-sa no kyoyou mo issue no pawahara de wa. Wiesz, że zmuszanie kogoś, żeby był dla ciebie zbyt miły, to również jest... ale taki harassment, świetnie. Profesor Sagi westchnąwszy odwrócił się w moją stronę. Gota gota shite shimatta kredo. Aratamete shoukai shite okimashou. Trochę żeśmy się tutaj rozplenili, a więc pozwól, że kare ga aiyuu no Hanai Takaya-san. Mężczyzna to Takaya Hanai, oczywiście weteran, a tuż za nim jest... Kantoku no Makino Yuzo da. Yuzo Makino, jestem...
reżyserem. Słyszałam o tobie od naszego tego pana. No jestem ciekawa, czy... Gęba nie chureru no wa hazimeta da sou da na. Podobno to twój pierwszy raz tutaj, to bardzo dobrze, że tak się uczysz z pierwszej ręki, a więc postara się z tego jak najwięcej wybrać. A więc to jest pan Makino. To przecież on by mógł być tym mężczyzną z megafonem w filmie mojej mamy. I on też może być moim... Ueda-san, go aisatsu. Pani Ueda, powinna go pani przywitać. O, bardzo przepraszam. Nazywam się Chiyuki Ueda, no jestem studentką. Postaram się zrobić co tego w mojej matce, żeby nauczyć się tego jak najwięcej. Ueda? O, dośmaszta, kantoku? Właśnie tak, panie, panie reżyserze. Eichiro no kseni. Konna kawaii desi o tsurete kuru toka. Jestem zdziwiony, że nasz Ujiro z tych wszystkich ludzi taką przemiłą panienkę nam tutaj przyprowadził. Ja ze wszystkich ludzi, o co ci chodzi? Nie, to nie o to chodzi. Zanim on mógł dokończyć, było... Aha, ktoś zapukał. Przepraszam. Kohosha listo. Insatsu shite kimashita. Dobrze, to ja w takim razie wydrukowałem całą listę naszych aplikantów. Mamy tutaj kandydatów podzielonych, którzy no już wcześniej grali, tych, którzy jeszcze nie grali. Gokuro. Dziękuję. Żeby to był nasz producer, ale on jest taki młodziutki, a może asystent producenta. Jest taki śliczny. Pozostawię tutaj dokumenty, pozwól, że zrobię trochę herbaty. Zastanawiałem się, czy on może nie jest mieszanym dzieckiem. Jego twarz była niemal taka eteryczna i wyglądał jak wróżka, jakby nie z Japonii. Co to ma ta? Teraz się tutaj proszę zatrzymać. Jezu, ile tych? Ja nie będę miała czego wstawiać. Co? Ja nie, daro. O, nie pytaj mnie co. Myślałeś, że sobie tak pójdziesz i się nie przedstawisz, że herbata może poczekać? Jego złapał, że tak powiem, wróżkę w tutaj. Jeśli kogoś nowego spotykasz, no to musisz się przedstawić. No i potem łapkę podać i potem przytulić. Każdy dorosły mężczyzna powinien to wiedzieć. Tutaj w Japonii? Przecież jestem tylko studentem. Tak do ciebie, kto z was wymyśliłby inne podejście? Pamiętam jeszcze ten czas, jak lubiłeś na moich ramionach jeździć. Proszę, nie przypominaj mi o tych strasznych momentach. Profesorze, mam déjà vu. Ciekawe, ja też. No tak, panienko. Ten dzieciak nazywa się Haromi Makino. Jest synem Makino. No i oczywiście będzie pomagał nam tutaj jako asystent. Jest studentem tak jak ty, no i myślę, że jakby pójdziecie tą samą łódką. O, naprawdę, to naprawdę miło mi cię poznać, jestem Chiyuki Ueda. Domo, yoroshiku. Harumi mo mada mada mijiku mono da. Harumi wciąż musi się wiele nauczyć. Mam nadzieję, że jako asystenci się dogadacie. Oczywiście. No proszę bardzo, takiego młodziaka. A witam, witam. I zaraz powiem, nasze spotkanie się rozpoczęło. Jak już skończyłam pomagać Makino przy herbacie, no i odłożyłam dokumenty, tak naprawdę nic innego nie miałam do roboty. Spojrzałam się na młodziaka, który stał bezczynnie obok mnie. Słyszałam w sumie, że nasz reżyser poślubił kobietę, która była w połowie Angielką, w połowie Japonką. Czyli w jednej czwartej jest Anglikiem. Jak tak na niego spojrzy, jest naprawdę śliczny. Tak? Wydaje mi się, że cały czas się na mnie patrzysz, czy ja mam coś na twarzy. Nanika. O!
Jesteś naprawdę śliczny, czy wszystko w porządku? Nie no, wydaje mi się, że jemu by się spodobało, jakbyśmy nazwali go śliczny. To może po prostu zapytajmy go, czy wszystko jest okej. A wcześniej tak bardzo cię ściśnięto, więc zastanawiałam się, czy to już jest okej. A, spodobało mu się. Nie musisz się o mnie martwić. To się dzieje cały czas. Musicie się znać już od jakiegoś czasu, co? Hanai-san wa... Hanai-ya. Spotkaliśmy się na jednym właśnie tutaj z reżyserowanych przez mojego ojca filmów. Jak się zwraca, że własnym ojcu? Przekrzywiłam głowę. Troszeczkę zdziwiona na to, jak nazywał naszego reżysera. Tak jakby się kompletnie nie znali. No i proszę bardzo, się dogadujecie. Dobrze widzieć. Co za bujek. Pan Hanai tutaj wszedł akurat w idealnym momencie, jak rozmowa zrobiła się nieklejąca. Skoro my się wszyscy znamy, jesteśmy częścią tutaj Team Makino, jesteśmy kamradami. Super. Ja wiem, że wciąż muszę się wiele nauczyć, ale zrobię z siebie, dam z siebie wszystko. No i tak należy się zachowywać. Jeżeli nie macie przeciwko, mam ważną misję dla waszej dwójki. Misję? Dla mnie też? O, to mój pierwszy raz, kiedy pracuję, no właśnie, na planie. Muszę się tutaj zachować, jakby mnie to nie wzruszało. Wiem, że to niezbyt wiele, ale przeczytałam chociaż książkę o biznesowej etykiecie. Okej, jakieś tam sporządzanie list, odpowiadanie na telefony. Ja to wszystko mogę zrobić. No może telefony nie, ale no dobra, co macie dla mnie? Oczywiście, ja mogę pomóc. Idźcie kupić mi jakieś jedzonko. Słucham? Nie martwcie się, zapłacę za to. Uwierzcie mi, czy nie. Wasz duży braciszek spływa po nim kasa. Ja też bym tak chciała, że po mnie spływała kasa. Jeżeli mówi pan jedzonko... Czy to jest jakiś slang filmowy? Oczywiście, że nie. Jedzenie to jedzenie. Te spotkania naprawdę wywierają na nas presję mentalną, stąd też potrzebuję kofeiny i tutaj słodyczy, prawda? To co? Nasz reżyserze, czy masz coś przeciwko, żebym wysłał tę dwójkę na zakupy? To też nie tak, że oni mieliby coś innego tutaj do roboty. Rozumiem. Ach, ojciec go nie docenia. Przepraszamy za te nagłe zapytanie, panie Ueda, ale miałabyś coś przeciwko? Nie, żadny problem. Myślę, że wasza dwójka powinna się dodawać na ringu, czy jakieś tam, ale... No, czy coś. Dlaczego mamy to zrobić? Czy to naprawdę tak trzeba? Przecież będziecie ze sobą rozmawiać, nie TikTok, tylko Facebook. Musicie jakoś skontaktować ze sobą. On naprawdę wygląda, jakby tego nie chciał. Taki niezadowolony. A Makino, to co robimy? Ja nie mam nic przeciwko. Jasne, jak to zadziała. Makino wypchnął mi niemal ten telefon, nie patrząc mi w oczy. No dobrze. Pierwszą robotą, którą miałam zrobić na planie, była wycieczka po jedzenie. No cóż, bywa i tak. Dziękujemy, zapraszamy z powrotem. Moi drodzy, na dzisiaj sobie tutaj zatrzymamy się. Ja przykuruję troszeczkę głos i oczywiście spotkamy się w przyszłych odcinkach. Do zobaczenia.